prowadzą i pomyślałem sobie, że zrobię wam małą niespodziankę w drodze do zupełnie innego miejsca, które zresztą też będziecie mogli obejrzeć na facebookowym profilu, na YouTubie oczywiście. Zatrzymałem się jeden dzień dosłownie w Kijowie. Byłem tu już kilkakrotnie, ale chętnie wracam do tego miasta. To miasto, myślę sobie, że magiczne, również tak jak Berlin. Jest tu co oglądać, potrafi zachwycić, potrafi spowodować, że robi się bardzo ciekawie. Ulica Lesi Ukrainki za mną to główna ulica tego właśnie miasta, często w czasie imprez zamykana. I tu właśnie odbywają się różnego rodzaju festyny, targi i temu podobne rzeczy. Chciałbym wam pokazać dosłownie kilka miejsc, dosłownie kilka rzeczy, które w tym mieście rzeczywiście mnie urzekły. No i myślę, że znajdę również jedną małą ciekawostkę, którą chciałbym wam pokazać. Ja to jestem w miejscu, które jest chyba najbardziej charakterystycznym punktem tego miasta, najbardziej charakterystycznym punktem Kijowa. Chodzi oczywiście o hotel Ukraina, do tego piękny pomnik stojący na środku placu. No i właśnie, miejsce, które kojarzy się również Polakom, Majdan Niepodległości. Tu właśnie zbierali się wszyscy ci, którzy uważali, że Ukraina powinna być niezależna, gdzie zbierali się ludzie, którzy walczyli o niepodległość tego kraju, no i przede wszystkim o niezależność od Związku Radzieckiego, od Rosji, przepraszam, Związek Radziecki był dużo wcześniej. To jest Majdan, to jest miejsce, gdzie były namioty, miejsce, gdzie trwała walka, miejsce, gdzie ginęli również ludzie. Majdan Niezależności. Веду коника на зелені лучки, сам піду кумилось тиха помалючки, сам піду кумилось тиха помалючки, бо вона так думає, що я її не люблю. І колейне дуже цікаве місце, дворець в Києві. No i najciekawsze jest to, że tak właśnie wyglądają marszrutki. Na czym polegają marszrutki? Marszrutki polegają na tym, że jest autobus, do którego zbiera się odpowiednia ilość pasażerów, ale wtedy po prostu odjeżdża. Kosztuje to bardzo mało, ale jest fajnym sposobem na podróżowanie. Można nawet do granicy Polski dojechać, tutaj z Kijowa. To jest jednak kawałek drogi. Dworzec autobusowy, a zarazem tu właśnie stoją te busy, kawałek dalej do tego jeszcze dworzec kolejowy. Miejsce, myślę, bardzo ciekawe i bardzo atrakcyjne. A ja za niedługo brady rytuję. Żeby nie było, że ja się nie pojawiam nigdy w miejscach, gdzie można coś zjeść i wypić, no to tym razem trochę się zmieni. Jak sami widzicie, dobry barszcz ukraiński. No, barszcz ukraiński ma to do siebie, że jest najczęściej smaczny i pożywny i ze śmietanką. No i do tego, co ja tu będę dużo opowiadał. No w końcu jesteśmy na Ukrainie. A jeżeli jesteśmy na Ukrainie, to fajne klimaty się pojawiają bardzo często. Swoją drogą miejsce, w którym właśnie spożywam te bardzo smaczne rzeczy, jest niesamowicie urokliwe. Nie wiem, czy uda mi się wejść za chwilę jeszcze i nagrać coś dla was, ale możecie mi przynajmniej wierzyć na słowo, że miejsce jest niesamowite. Kijów jest niesamowity. Jak sobie zaspiwam na wronim koniczku, jak sobie zaspiwam na wronim koniczku, myła. No i kolejne bardzo ciekawe miejsce, które chciałem wam pokazać, to jest zjazd do metra. Schody oczywiście jeżdżące to w górę, to w dół, mnóstwo ludzi. No i miejsce robiące niesamowite wrażenie, bo tu jest przynajmniej 60, może 70 metrów w głąb. Sami zobaczcie.
Мило заплакала, як брала водичку. Не плач, мила, не плач, не на війну іду. Не плач, мила, не плач, не на війну іду. Bardzo ciekawe miejsce, Arsenalna, poza Kreśnicykiem. No chyba najciekawsze stacje, które w kijowskim metrze zostały wybudowane. Swoją drogą jest to miejsce, jest to najniżej położona stacja w Europie, chyba w Europie, o ile dobrze pamiętam. Trzy rzędy naprawdę długich schodów, którymi jedzie się około 2 minut do góry. Żeby stąd wyjechać, to trzeba mieć naprawdę sporo czasu. Zresztą miejsce, w którym bardzo często przesiadają się mieszkańcy Kijowa, tak jak i w wypadku Kreśnicyka również. Pokażę wam taką małą ciekawostkę w samym centrum Kijowa. Lem to ty zaplaczysz, jak rodziane przyjdą. Teraz są tu piękne fontanny, a w czasie wielkiej rewolucji, która odbyła się na Ukrainie, to właśnie dokładnie w tym miejscu stały namioty, to właśnie w tym miejscu walczyli ludzie, to właśnie w tym miejscu zapadały jakże ważne decyzje dla narodu ukraińskiego. Za moimi plecami widzicie budynek, który już w tej chwili jest odnowiony. Kiedy byłem tutaj w ubiegłym roku, jeszcze ciągle był wielki baner. No i był bardzo mocno okopcony. Teraz wygląda to wszystko naprawdę pięknie. Fontanny, ludzie, uśmiechy. Co prawda pora roku nie powoduje, że chodzą tutaj ludzie na spacer, ale na pewno przechodzą i na pewno jest to jedno z najbardziej i najczęściej uczęszczanych miejsc w tym mieście. Ale zimno się zrobiło. No tak, ale ta pora roku zdecydowanie nie rozpieszcza. Za moimi plecami widzicie w tej chwili sobór. Naprawdę przepiękny budynek ze złotymi dachami. W środku wygląda to jeszcze piękniej. Naprawdę cudowna brama. Klimat niesamowity. Miałem okazję któregoś razu, będąc tam w środku, słyszeć, jak śpiewa chór. Naprawdę doznania wręcz niesamowite. Zresztą sami zobaczcie, bo budynek robi naprawdę wielkie wrażenie. Przed nim ogromny plac. Plac, który rzeczywiście doskonale kontrastuje z tym budynkiem, z tym kościołem, z tą cerkwią tak naprawdę, z soborem. Plus jeszcze do tego brama, plus piękny mur. Kochani, to miejsce, które obowiązkowo trzeba odwiedzić, jeżeli znajdujecie się w Kijowie. Сонечко зайшло за високу гору, już сонечко зайшло за високу гору, заспіде місячок до нашого двору. Sami widzicie, właściwie słyszeliście, chyba jednak mam dzisiaj szczęście. Mogliście posłuchać niesamowitej akustyki i śpiewania cerkiewnego. Klimat naprawdę, powiedziałbym, genialny. Wracam tu za każdym razem, jak jestem w Kijowie, bo za każdym razem udaje mi się usłyszeć odrobinę tego właśnie, czego mieliście okazję przed chwilą doznać. Powiedu konyka na zeleni łuczki. Powiedu konyka na zeleni łuczki. Drodzy moi, jest to moja 5. albo 6. wizyta w Kijowie. Nawet już ciężko zliczyć. Zdecydowanie jest to miasto, które warto odwiedzić. Zdecydowanie jest to miasto, które warto zobaczyć.
Miasto, które myślę, że ma swój niespotykany klimat. Zresztą bardzo chętnie tu powracam. Jednak nie polecam przyjazdu na kilka dni. Wystarczy 2 maksymalnie. Powyżej 4 dni zaczynamy się nudzić. Nie ma tu aż tylu rzeczy, które warto byłoby oglądać, które warto by było odwiedzać. Mimo wszystko jednak, jeżeli będziecie mieli okazję, może przelotem, a może specjalnie, bo ceny są tu naprawdę przyzwoite, zajedźcie do Kijowa. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów i subskrybowania kanału. Trzymajcie się ciepło, pa!